Warto zaznaczyć, że S5 jest to aparat, który dysponuje taką technologią Dual Native ISO. Myślałem, że w aparatach mało rzeczy może mnie zaskoczyć, ale Panasonic S5 to bardzo intrygujący aparat, który w zasadzie nie powinien dziwić, dlatego że Panasonic po sukcesie w sektorze 4/3 zdecydował się podpisać umowę z Leicą i z Sigmą na temat wspólnej współpracy przy aparatach pełnoklatkowych i S5 jest wynikiem tych właśnie umów. Znamy to jako L-Mount Alliance, czyli takiego rozwiązania, które Leica opracowała do swoich bezlusterkowców o pełnej klatce. Testowany przeze mnie egzemplarz pochodzi z Fotoformy. Jak wiecie, na co dzień używam Canona R6, więc od razu porównałem sobie Panasonica S5 do mojego Canona R6 i w zasadzie wypadają bardzo podobnie, jeżeli chodzi o ich rozmiar. Lumix S5 jest słusznej wagi, więc gdy się bierze go do ręki, to naprawdę ma się wrażenie, że się obcuje tutaj z porządnym aparatem. Sama jakość wykonania jest też bardzo dobra, na wysokim poziomie. Podoba mi się design, szczególnie zakochałem się w tej kropce filmowej, a także w tych wszystkich przyciskach funkcyjnych, które naprawdę pozwalają sterować aparatem bez zagłębiania się w menu. Jedną z niewielu uwag, jakie mam, jeżeli chodzi o przyciski funkcyjne, czy samą pracę na tym aparacie, jest ten przycisk tutaj LVF, który ma za zadanie sterować przełączaniem między wizjerem elektronicznym a ekranem, a jeżeli chodzi o na przykład firmowe ustawienia tego aparatu, to kiedy przykładasz wizjer do oka, to automatycznie włącza ci się elektroniczny wizjer, więc ten przycisk jest tutaj bez sensu dodany, natomiast można go sobie przeprogramować i ja tutaj też tak uczyniłem. Zresztą po zagłębieniu w menu tego aparatu możemy sobie zmieniać wszystkie ustawienia guzików, przycisków tak jak sobie chcemy, czyli ten aparat możemy sobie zaprojektować tak jak użytkownicy Sony projektują swoje aparaty pod swoje potrzeby. Opinia obiegowa na temat Lumixów głosi, że są to aparaty przeznaczone do filmowania i w takim zastosowaniu są najczęściej używane, natomiast ja testowałem go pod kątem fotograficznym i powiem szczerze, bardzo mnie pod tym kątem zaskoczył. Muszę powiedzieć, że nie różni się zbytnio od tego, co oferuje mój Canon R6. Tutaj warto zaznaczyć, że S5 jest to aparat, który dysponuje taką technologią Dual Native ISO i oznacza to mniej więcej tyle, że przy ISO 640 otrzymujemy obraz o bardzo podobnym zaszumieniu do tego, co otrzymujemy na ISO 4000. I w związku z tym, kiedy chcemy fotografować w jakichś ciemniejszych warunkach oświetleniowych, nie opłaca się stosować ISO 3200, tylko od razu przełączać na ISO 4000. Więc przed fotografami, którzy będą chcieli korzystać ze S5 w trudnych warunkach oświetleniowych, otwierają się nowe możliwości. Wspomniałem wcześniej o L-Mount Alliance, co sprawia, że mamy do czynienia tutaj z coraz większą kolekcją obiektywów, które możemy stosować z Panasonicami i wśród nich są propozycje, które przygotowała Sigma i na przykład jest wśród nich obiektyw 105 mm ze światłem 1.4, czyli jeżeli mowa tutaj o jakichś portretach, to to jest naprawdę szkło, które rysuje w fenomenalny sposób i zapewnia bardzo płytką głębię ostrości. Plusem obiektywów przeznaczonych pod Lumixa jest to, że one z reguły są nieco mniejsze niż te, które używam na co dzień w Canonach z oznaczeniem RF. Tam są jednak takie szkła już bardzo konkretne, natomiast jeżeli chodzi o ich możliwości, to jak wygląda zdjęcie, to ja nie zauważyłem jakiejś takiej istotnej różnicy, która by sprawiała, że musiałbym trwać w swoim uporze przy R6. Argumentem, który przekonuje większość fotografów, jest oczywiście cena i jeżeli chcielibyśmy kupić S5, no to możemy ją kupić o bodajże 1500 do 2 taniej niż Canona R6, plus oczywiście te wszystkie inwestycje, które musimy poczynić w obiektywy, również będą nieco lżejsze dla naszej kieszeni. Ciekawym rozwiązaniem dla niezdecydowanych fotografów jest taka funkcja Post Focus i chodzi o to, że wybierając tutaj oczywiście rozdzielczość, czy chcemy 4K czy 6K, możemy zrobić takie zdjęcie, które będzie pokazywało i ostrość na pierwszym planie i na drugim planie. Czyli na przykład kiedy fotografujemy scenę, w której mamy kilka osób w kadrze, nie wiemy kto ma być w ostrości, możemy wybrać sobie tę funkcję Post Focus i wówczas aparat wykonuje kilka ujęć, na przykład nastawia ostrość na pierwszą osobę, nastawia ostrość na osobę, która jest tam z tyłu. Oczywiście łączy je potem w jedną całość i zobaczycie zaraz, jaki to jest efekt na ekranie. Czyli mniej więcej to tak wygląda, że tutaj później sobie decydujemy,
gdzie ma być ta ostrość już nawet po tym, jak zrobiliśmy takie zdjęcie. Jest to ciekawostka, ale oczywiście nie do zastosowania takiego codziennego. Tryb seryjny w tym aparacie może nie imponuje, jeżeli chodzi o fotografowanie w RAW-ach, natomiast jest taka ciekawostka, że mamy tu tryb 6K lub 4K foto i wówczas, kiedy wybieramy sobie na przykład 6K rozdzielczość i możemy zrobić do 30 klatek na sekundę lub też na przykład 4K, wówczas ta nasza zdolność do fotografowania wynosi 60 klatek na sekundę, no i oczywiście aparat robi z tego film i my z tego filmu możemy sobie właśnie wyłowić klatkę, która nam najbardziej pasuje i minusem takiego rozwiązania jest to, że niestety nie dysponujemy plikiem RAW, tylko w JPEG-ach. Natomiast jeżeli fotografuje się taką sytuację, w której przedkłada się możliwość złapania jakiegoś momentu nad to, żeby mieć RAW-a z tej sytuacji, no to na przykład 60 klatek na sekundę może być dobrym rozwiązaniem. Moim zdaniem taki dźwięk 60 klatek na sekundę brzmi bardzo dobrze. Zresztą S5 to nie tylko fotografowanie akcji, bo i przy zdjęciach produktowych lub też przy niezbyt ruchomych krajobrazach może się sprawdzić. Aparat dysponuje matrycą o rozdzielczości 24 milionów pikseli, natomiast przy takiej funkcji wysokiej rozdzielczości aparat wykonuje kilka zdjęć z przesunięciem o 1 piksel i łączy je później w jeden plik o rozdzielczości 84 milionów pikseli. Zapomniałem wspomnieć, że fotografowanie w trybie seryjnym, kiedy zapisujemy zdjęcia w RAW-ach, nie jest przyjemnością, która może trwać wiecznie w tym aparacie. Bufor jest dość mały, więc szybko się zapycha, więc nie ma co się nastawiać na fotografowanie właśnie akcji, kiedy chcemy to wszystko osiągnąć za pośrednictwem RAW-a. Raczej tutaj bym deklarował się, że wybieram te funkcje 4K lub 6K. Natomiast z rzeczy, które mnie zaskoczyły w Panasonicu S5 jest autofokus i szczególnie te funkcje wykrywania twarzy czy oka, śledzenie obiektów. To działa naprawdę świetnie. Tu mamy do wykorzystania 225 punktów przy śledzeniu autofokusem, więc to właściwie pokrywa całą powierzchnię kadru. Dodatkowe funkcje, w których możemy określić, czy na przykład używamy tylko i wyłącznie środkowych punktów autofokusa, też oczywiście są do wyboru, ale ja swoim zwyczajem używałem najczęściej funkcji wykrywania twarzy lub oka, lub też po prostu funkcji, w której ja jako fotograf określam punkt, w którym autofokus ma śledzić jakiś przedmiot i tu muszę powiedzieć, że jestem naprawdę pod dużym wrażeniem. Nie spodziewałem się takiej celności autofokusa, ale być może to jest też zasługa dobrego obiektywu, który tutaj jest podpięty. Ciekawostka taka, może zupełnie na marginesie, akurat ten font tutaj, którym określona jest ogniskowa, jest to też taki font, który stosuje Leica, czyli widać, że tutaj te firmy nie ukrywają swojej ścisłej współpracy pod kątem optyki do Lumixów. Przy wyłączonym aparacie słychać oczywiście takie chybotanie, co oznacza, że mamy tutaj stabilizowaną matrycę i bardzo dobrze. Ta stabilizacja też się przydaje, kiedy fotografujemy z ręki przy dłuższych czasach. Aparat można zabrać ze sobą na najcięższe wyprawy. Mamy tutaj taką technologię splash resistant, co oznacza, że jest odporny na zaklapanie w takim wolnym tłumaczeniu. Ja oczywiście też to sprawdziłem. Też cały aparat był zalany wodą i nic się tutaj złego nie stało, ale nie mówcie fotoformie. Natomiast jestem szczerze rozczarowany, że przy dwóch slotach na karty pamięci, jeden slot jest przeznaczony na karty typu UHS-1, czyli te takie wolniejsze, a dopiero drugi slot obsługuje karty UHS typu drugiego. I w związku z tym, kiedy na przykład chcemy wybrać sobie taką opcję, żeby rejestrowały nam się filmy w 4K, na przykład właśnie jako kopia na UHS-1 na tych kartach, no to może być wtedy problem z zapisem na takiej karcie. Po tygodniu użytkowania nie udało mi się jeszcze niestety rozszyfrować różnicy między trybem IA, czyli taką inteligentną automatyką, a trybem P. Moim zdaniem działają bardzo podobnie. Niby tutaj jest postawiony akcent, że ten tryb inteligentny jakoś tam inaczej działa, natomiast jedyną różnicą, jaką zaobserwowałem w zdjęciach, jest to, że akurat tryb P robił nieco cieplejsze ujęcia. A skoro jesteśmy przy kolorystyce, to w Panasonicu możemy sobie wybrać różne style fotografowania, czyli jeżeli chodzi tutaj o kolory. I większość z nich wydaje się bezużyteczna, natomiast podoba mi się to, jak wyglądają zdjęcia, które wychodzą z aparatu w trybie Vivid. Są to takie bardziej nasycone kolory. No i oczywiście moim faworytem jest V-Log, coś co znamy z uwieczniania filmów. Tutaj
wybieramy sobie taki widok, czyli mamy te takie kolory spłaszczone, natomiast po wrzuceniu do Lightrooma, Lightroom je przemiela i z pliku wyjściowego możemy sobie wyciągnąć naprawdę o wiele lepsze efekty, kiedy fotografujemy w tym stylu widok, niż w takim normalnym, standardowym trybie. Ogólnie Lumix S5 bardzo mocno mnie zaintrygował i jest to aparat do dalszego zgłębiania. Jeżeli ktoś szuka jakiejś alternatywy od Canona i Sony, to naprawdę może zainteresować się tym aparatem. Jest to pewnie rozwiązanie, które delikatnie taniej wyjdzie i pozwoli uzyskać bardzo zbliżone efekty na zdjęciach. Dzięki serdeczne za uwagę. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie tego modelu lub też macie swoje wrażenia po użytkowaniu tego właśnie aparatu, to proszę zostawcie je w komentarzu.